Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza FC e, I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się e, budowaniem składu Natomiast zastanawiałem się jak to powinno wyglądać Czy zbudować taki skład jaki ja bym chciał mieć ale ja nie wiem, jaki chciałbym skład mieć, ponieważ e, pra, prawda jest taka, że niestety albo stety, ja po prostu lubię grać bardzo często kartami, które trafiłem w paczkach. E, po prostu tak mam, że, że, że jest to coś dla mnie fajnego. E, w związku z tym nie wiem, kogo trafię, zatem nie wiem, jak mi się to wszystko poukłada. E, w dodatku, bardzo często moje składy są w jakiś sposób grającymi na przykład inwestycjami, po to, e, żebym miał pieniądze, w sensie monety, na content. E, więc. Bardzo różnie jest to uzasadnione e, w zależności od potrzeby. Tak jak na przykład w zeszłym roku było, kiedy e, długo grałem Rollingiem Halandem, bo po prostu zrobiłem na nim bardzo dużo pieniędzy. E, więc e, w związku z tym ciężko mi jest powiedzieć, jak to ma wyglądać. Z drugiej strony, ciężko mi jest wybrać też dobry startowy skład, ze względu na to, że ciężko mi powiedzieć. Ile będą kosztowały dane karty, ze względu na to, że co roku różnie to wygląda. Pamiętamy, jak wyglądało to w zeszłym roku, kiedy wszystko było w sumie troszkę tańsze niż dwa lata temu, kiedy była naprawdę wielka inflacja monet. Jeżeli dobrze. Liczę FIFA. Tak czy siak, zmierzam do tego, że dzisiejszy skład to będzie tak naprawdę troszeczkę jak zapis live'a, W sensie zbudujemy sobie coś fajnego, ale ja do końca nie wiem jeszcze, co to będzie. Razem z Wami podkrywam te karty. Mam paru zawodników, których chciałbym w składzie umieścić, bo e, chciałbym nimi zagrać i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Mam nadzieję, że taka zabawa będzie fajna, że taki pomysł na odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i może chcecie więcej jeszcze przed premierą FIFA tego typu zabaw, więc dajcie koniecznie znać. Na dole, w komentarzach. Tymczasem rozpoczynamy od paru zawodników, których ja w swoim składzie chciałbym zobaczyć, i pierwszym z nich, no to musi być William Saliba. Nie mam pojęcia, ile Willow będzie kosztował. W ogóle ciekawe jest też to w podejściu do tych kart, chociaż Saliba myślę, że to będą duże pieniądze, ale ciekawe jest też to w podejściu do tych kart, słuchajcie, że na przykład, jeżeli William Saliba zagra Świetny, świetne zawody z Evertonem. Teraz jak to powiedziałem, to pewnie przerżnęliśmy z tym Evertonem wysoko, jest dramat, ale chodzi mi o to tylko, że ten tydzień już się liczy do Team of the Week, więc taki William Saliba może bardzo ciekawie się zachowywać pod względem ceny, bo prawdopodobnie pierwsza drużyna tygodnia wyjdzie... 22 to jest premiera gry Czyli potem będzie dopiero Team of the Week Czyli niedługo takiego Williama Salibe, zapewne będziemy mieli W wersji złotej a potem on zniknie Różnie to może być z tymi kartami Tak czy siak William Salibat jest jedna z kart którą chcę mieć w swoim składzie Kolejna karta To byłby Rafael Leao Ale La Rafaela Leao zostawiam sobie na Taki późniejszy etap trochę Fedekieza. To jest piłkarz, którego bardzo mocno chciałbym w swojej drużynie zobaczyć. Grałem tą kartą. Wydaje mi się w zeszłej FIFA sporo. I mam problem taki, że mi się FIFA 23 i 22 mocno zlewa. E, tak czy siak, no ta karta wygląda naprawdę fajnie. Będzie miała też tą ten playstyle plus szybkościowy. Więc wydaje mi się, że to jest zawodnik, którego chciałbym w swojej drużynie mieć. Kolejny zawodnik, którego wydaje mi się, że chcę, może nie tyle wydaje mi się, którego chciałbym umieścić, e, to piłkarz, do którego mam duży sentyment, czyli Juren Timber. Fantastycznie wprowadził się do arsenalu, a następnie kontuzja sprawiła, że no wyszło jak wyszło. E, więc to jest taki duet defensywny, który bym widział. Ciekaw jestem, on może grać RB. Nie, nie może grać Juren Timber RB. No, muszę powiedzieć, że to jest wyjątkowo zaskakujące. On ma tylko CB, zobaczcie pozycję. No, to muszę powiedzieć, że to jest coś naprawdę, naprawdę ciekawego, bo to jest gościu, który gra w środku obrony, na prawej obronie, na lewej obronie i na defensywnym pomocniku mógłby zagrać. No, ciekawe, dobra. Ale to w tym momencie już nie, za, nie należy do naszych problemów. Eee, Jurent Timber tu ląduje. No i teraz zaczyna się układanie. Teraz zaczyna się zabawa. E, teraz zaczynamy myśleć nad tym, jakie karty fajnie by było zobaczyć tutaj. Dodatkowo, choć ja mam jeszcze jednego zawodnika. Eee, to będzie karta bardzo droga, wydaje mi się, bo. No, ten zestaw statystyk po prostu nie może być tani, mimo ceny ogólnej, więc ta cena mimo wszystko myślę, że może spaść, ale on wygląda na gościa, którego ja bardzo chętnie chciałbym w swojej drużynie. No i to są takie cztery karty, e, które naprawdę miłoby było zobaczyć. Chciałbym dorzucić tutaj jeszcze na przykład opendę ale wiem, że to będzie już naprawdę bardzo trudne, żeby to wszystko e, sensownie połączyć. Więc zobaczymy, gdzie teraz e, ten układ nas zaprowadzi, co możemy ciekawego zbudować, co gra nam tutaj też e, w zasadzie foodbin nam tutaj zaproponuje. Naturalnym dodatkiem do tego składu byłby Adrian Rabio. Ja oczywiście jestem mega napalony na Nicolo Barella, bo to jest jeden z moich ulubionych zawodników. Zresztą ja mam sporo ulubionych zawodników, nie wiem czy zauważyliście, ale Nicolo Barella, jeżeli chodzi o to, jak gra, na pewno jest wysoko. no To jest absolutny krach, to jest absolutny szef i chętnie bym go w swoim składzie zobaczył. Natomiast y no tutaj nie wiemy, jak to będzie wyglądało cenowo od samego początku, więc wydaje mi się, że pójdziemy w opcję bezpieczniejszą, e, tańszą, jaką powinien być Adrian Rabio, ale patrzymy na statystyki, słuchajcie. Adrian Rabio 8, e, przepraszam, 7-8, Barella 7-8, strzały 76, 7,8, 8-2. Dobra, dribling jest znaczącą różnicą, ale na przykład defensywnie Barella wygląda. E, przepraszam, Rabio wygląda już zdecydowanie lepiej. Tak czy siak, bierzemy sobie tutaj. I tak naprawdę ten zestaw dwóch zawodników pozwala nam grać. W każdej formacji. W sensie 4-2-3-1 to to jest ta dwójka defensywnych. 4-1-2-1-2 to może być dwójka tych po bokach box to boxów, a może być te, jeden z nich tym środkowym pomocnikiem defensywnym. Więc tutaj jesteśmy fajnie naprawdę pod tym względem ustawieni. Więc tak naprawdę dokładając tutaj na przykład całkiem szybkiego środkowego pomocnika. Jesteśmy w stanie, może trochę z bardziej ofensywnym profilem, jesteśmy w stanie stworzyć sobie skład, który ja naprawdę lubię robić na początku FIFA, który może grać na przykład w trzech formacjach, czyli. No, 4, 3, 3 to oczywiste, czyli nawet czterech formacjach. Będziemy mieli 4-3-3, no to oczywiste 4, 2, 3, 1. No bo tu mamy tę dwójkę defensywnych i tego ofensywnego. Yy, no i tą trójkę dodatkową mega ofensywną, tak yy, 4, 1, 2, 1, 2, no to jest. Yy, 4, 1, 2. 1, 2 pięknie. Yy, czyli różne formacje, w zależności od tego co działa. 4-3-3. Też byśmy, e, przepraszam, 4-4-2. Też byśmy byli w stanie ułożyć. 4 2, 2 2 Też byśmy byli w stanie ułożyć. Lubię składy, które są wszechstronne. Szczególnie na start, kiedy szuka się tego ulubionego ustawienia. Szuka się tego, co dla nas działa, tak? Więc wydaje mi się, że to jest spoko. Plus ci zawodnicy będą spoko, bo wydaje mi się, że niezależnie od tego, e, jaki styl gry będzie OP w sensie, jaki styl biegu będzie OP. Czy Lengthy, czy Control, e, czy Explosive w tych różnych wariantach, to oni są po prostu tak dobrzy. Czy też dobrzy, że, że ogarnął się przy każdym stylu, prawda? Więc to mi się podoba. No, boki obrony, zobaczymy, co tutaj możemy znaleźć. No, nie jesteśmy w tanich ligach pod tym względem, ponieważ w Serie A nie ma za dużo dobrych bocznych obrońców, no bo realnie patrząc, mamy Spina Cole, mamy Hernandeza, a Premier League po prostu zawsze jest droga, prawda? Aczkolwiek tam zawsze też jest tych opcji troszkę więcej. Więc. Powiem tak, na razie wezmę spinacole. Aczkolwiek to jest karta, która może nie do każdego. E, do każdej, nie do każdego silnika gry pasować. Nie do każdego typu gry pasować. Z tego powodu, że mimo tego tempa, e, to to nie jest. To, to jest całkiem wysoki zawodnik. Więc tutaj może być troszeczkę drewnianie, w zależności od okoliczności. Zobaczmy sobie, kogo chciałbym zobaczyć na prawej stronie. Jest Denzel Dumfries, ale Denzel Dumfries niesie za sobą podobne zagrożenie co e, Spinacola. Z drugiej strony, pamiętamy Denzela Dumfries. Frisa i on chyba e, naprawdę dostawał dzięki temu gigantyczny boost. Jest za to tutaj Dodo z Fiorentine, natomiast nie, no wprowadzanie Brazylii jak najbardziej jest tu sensowne, schodząc niżej jest oczywiście Pong, oj ależ to będzie pożądana karta, e, jest Ben White, no ale to nie jest prawo obrońca na standardy Fifowe w ogóle, swoją drogą 70 podań u Bena White'a, to muszę powiedzieć, że ktoś chyba piłki nożnej nie ogląda, ale dobrze, e, wydaje mi się, że najbardziej sensowną opcją będzie tutaj albo Denzel, albo Dodo przyznam szczerze i wydaje mi się, że mimo tego tempa Gorszego Denzela, on overallowo jest lepszy. Myślę, że może pasować do różnych e, styli, do różnych mechanik, więc tak to sobie robimy na razie. E, I wydaje się, że brazylijski golkiper jest tym, co by nam się przydało. Natomiast jeśli chodzi o brazylijskich golkiperów, to jest troszeczkę z tym problem, ponieważ no, nie ma ich dobrych w niższych ocenach, w sensie są ci topowi, ale schodząc troszkę niżej, może być drobny problem, e, więc wydaje mi się, że tutaj nie pójdziemy po Brazylijczyka, a zobaczymy sobie. E, Połpa. E, jak on będzie wyglądał? 84 oceny ogólnej, ale wrzucimy go sobie na razie, zobaczymy jak nam się to poukłada. Więc jakieś zgranie nam się tutaj pomiędzy panami tworzy. E, dalej, środkowo-obrońca, e, przepraszam, kolejny środkowy pomocnik. E, no i Joe Lock. po części pasuje do tego, o czym mówiłem, jeżeli chodzi o tą wszechstronność, której szukamy. Może nie jest tak szybki, te strzały nie są takie. No nie, dobra. Prawdziwy Joe Willock by tu pasował, ale Joe Willock fifowy nie pasuje aż tak bardzo. Więc zobaczmy, co nam grama do zaoferowania w tych niższych troszeczkę propozycjach. Jest Conor Gallagher, ale ta karta jest taka mech. Jest James ward Prowse, ale to by nas musieli ciągle faulować, żeby ta karta miała sens, po prostu, żeby bić stałe fragmenty. Ruben loftus to w ogóle ma kartę żałosną, słuchajcie. To, że on ma 65 tempa uważam, że jest w ogóle jakimś nieporozumieniem. No chyba, że ten styl biegu jakoś będzie go ratował, no bo to jest gościu, który przecież połyka, pochłania metry. I to jest jego taka główna cecha, moim zdaniem. No i jest. Typowa bestia fifowa Renato Sanchez. i Zastanawiam się, nad tym gagatkiem, czy go tu nie wrzucić, bo e, Renato Sanchez. E, jako ta opcja paraofensywna może się nie jest idealna, ale gdzieś tam może się, wiecie, uchować po prostu do, tych, do tej 60 minuty do zmiany, a skoro ja szukam tej wszechstronności, no, do Renato Sanchez tę wszechstronność raczej oferuje bardziej niż nie oferuje. Zobaczmy sobie kolejnych zawodników teraz. Kogo możemy tutaj dać? Nie z Ja mam gigantyczny problem z Bukajosaką, bo ja nie znoszę jego kart w FIFA. W sensie. E, jego tocem bodajże na przykład grało mi się bardzo źle. W sensie w ogóle, jak na kartę tak szybko, on był mega wolny, moim zdaniem. Wiem, że głupio to brzmi, ale czasami są karty, które mają bardzo wysoko tempo. Ale nie czuć tego tempa. Ja tak miałem z Bukajosaką. Ciekawie jestem przy tych nowych stylach gry, e, b, stylach biegu, jak to będzie wyglądało. E, no to tutaj to jest w ogóle karta, no tak średnio ekscytująca z punktu widzenia e, FIFA przez gwiazdki chociażby. E, I powiem szczerze, tak, tak naprawdę. No, ale z drugiej strony kurczę, Bukajko, no. Mój kochany Bukajko. No ale. No, nie wiem, trzeba się zastanowić, trzeba się zastanowić nad nim. Na razie go tu wrzucam. No i co, wtedy Gabriel Jesus na atak? E jest to jakaś opcja. Jest także trossard. Balogun oczywiście jest proponowany, ale e Balogun tutaj nas w ogóle nie interesuje, ze względu na to, że to już jest piłkarz Monaco. E patrzymy sobie dalej. Moise Ken, Richardson. Ja nie rozumiem tylko, mam wrażenie, że te propozycje żeńskich kar są jakieś dziwne, bo bardzo mało nam ich proponuje. I tego troszeczkę nie czaję, ale okej, okay. zobaczmy sobie, jak to tutaj wygląda. Że z włoskiej ligi właśnie mamy mało propozycji, to mnie zastanawia. Nie no, bo tutaj mamy Girelli, ale ona nie wygląda jakoś niesamowicie, nie? W sensie nawet nie ma żadnej cechy takiej, do, do tego playstyle plusa nie ma żadnego, więc prześledźmy sobie to dalej i najwyżej będziemy starali się pod to coś poukładać. Jest Raspadori, Kandreva, yy, ale tutaj mam wrażenie, że też już schodzimy z Rolami, nie? W dół, tak jest, więc hmm, no muszę powiedzieć, że z tym napastnikiem yy, nie wygląda to jakoś mega super, nie? Yy, I... Też, myśląc o formacji 4-1-2-1-2 to tak, znaczy no bo Kaju mógłby być tym SPO, ewentualnie. Chociaż te słabsze nogi na SPO, nie lubię tego, jak trzeba się zastanawiać, przejść PO, którą nogą strzelasz, nie? E, bo kieza na ataku na, jak najbardziej spoko. To, to, to w ogóle nie ma problemu. E, no jest mi Dema ale ona jest no ona się nie nadaje też na SPO, nie nadaje się na atak. W sensie nadaje się, ale e, chciałbym tutaj mieć trochę wyższą tą statystykę tempa, no, ale ciężko znaleźć wyższą statystykę tempa. Natomiast jest tutaj Marcus Thuram, który jest o tyle ciekawy, że to by była duża sylwetka też, bo tego może nam zabraknąć w ataku, a Markus Thuram oferuje nam bycie po prostu bykiem z przodu. Jakby staram się, żeby ten skład był jak najbardziej wszechstronny, czyli mamy szybkość, e, mamy, e, mamy moc... No, wydaje mi się, że to jest ciekawy skład. Co więcej, wszyscy są na pełnym zgraniu. Powiem szczerze, że jak na starter, taki yy, konceptowy, to dla mnie to bangla. W sensie, ja w tym składzie widzę wszystko, czego ja od składu potrzebuję. Czyli, gdybyśmy mieli zagrać tym 4-1-2-1-2 wąsko, to tu mamy defensywnego pomocnika, tu mamy tych bocznych yy, środkowych. No tu mamy naszego SPO i to jest taki Największy tutaj znak zapytania e, No i mamy dwóch napadziorów Chcemy grać z napadziorem, napadziorem No to jest ten Turam, który w powietrzu powinien e, Też swoje zrobić No bo ja tylko sprawdzę i on ma wzrostu No 1,92 Co prawda ma 3 na 3 Co nie jest idealne e, No ale to jest taki skład, gdzie czasami musimy Poszukać kompromisów, więc powiem szczerze Tak overall Wydaje mi się, że to jest skład Ciekawy w sensie, czy, bym tym, czy, czy czy mając końsy, nie mając żadnej karty, bym to zbudował? Nie, <noise> ale czy jak na to patrzę, to czy bym ten zagrał? Tak trafiając parę z tych kart, myślę, że tak. W sensie, podoba mi się to, że udało mi się tutaj na pełnym zgraniu połączyć tego Timbera, Salibę, Joelintona. Kiese, e, czyli te karty, które chciałem naprawdę w tym składzie mieć. E, i, I nie ma tutaj żadnego ustępstwa chemiowego. E, wydaje mi się, że łatwo też by było ten skład sobie poupgrade'ować, idąc w górę na przykład do Gabriela Jezusa. tak? E, tutaj łatwo by było pójść sobie do Di Lorenzo, który ma naprawdę fajną kartę, tylko nie wiem, czemu ta karta nam tu nie wyskakuje jako pierwsza z proponowanych a jest tu, e, pójść po Di Lorenzo można, prawda, który już naprawdę jest takim e, uważam, że całkiem poważnym bocznym obrońcą e, tutaj, e, no to aż by się prosiło w pewnym momencie, mając pieniądze pójść po Tonaliego albo, nie szukając kompromisu to Piotrek Zieliński, zobaczmy, Piotrek Zieliński zadziała nam tutaj z Denzelem powinien chyba no nie działa, dobra, nie działa, bo ale polski akcent no, i z polskim akcentem działa, z Wojtkiem szczęsnym między słupkami. No, i to powiem szczerze, już mając tutaj tych dwóch Polaków, mając tutaj te elementy arsenalowe, e, mając tego Tona i Kiezę, no muszę powiedzieć, że teraz ten skład już wygląda na taki, który chętniej bym sobie zrobił. E, no, i jest e, też ta bardziej ofensywna opcja w postaci Piotrka Zielińskiego, który już naprawdę, jako ten SPO, e, może być bardzo ciekawy. Teraz zdecydowanie bardziej mi się to podoba. E, nieważne czy to byłby Gabriel Jesus, Turam, e, czy jakikolwiek inny napastnik. Nie wiem, jakby to wyglądało z. Mm, ale wydaje mi się, że powinno być ok przy tej liczbie. No nie, tutaj troszeczkę tracimy. E, no ale tu dajemy sobie też menadżera, tak? Dajmy sobie tutaj. E, pierwszy menadżer, jak mi przyszedł do głowy. E, z tego, z. E, z Premier League. No, i nie działa, eee, co jest dosyć ciekawe. Ja czasami nigdy nie zrozumiem tego, jak to nie działa. Skoro on jest, no, powinien im dać, wydawało mi się, tą tą, no ale dobra, no, to nie daje on. Eee, proszę, idealny piłkarz w sumie, teraz, jak o tym myślę, eee, bo jest i szybki, i wysoki. Eee, no, i tutaj mamy 4 na 5, że ja o tym chłopie nie pomyślałem o Tiuramie, a nie pomyślałem o tym chłopie. I teraz muszę powiedzieć, że rzeczywiście ten skład. Na pierwszy rzut oka dla mnie ma wszystko, czego chce. Bo ma piłkarzy, których lubię. Ja bardzo często chcę pchać tych piłkarzy, bo uważam, że na tym fut też powinien polegać. E, w sensie ja rozumiem e, grywalność i jakby spoko, ale ja lubię mieć też piłkarzy, do których czuję sympatię. Często mam też piłkarzy, których rzeczywistości nie lubię, ale, ale są dobrzy. E, dobrzy w FIFA. Ale lubię mieć tak poukładane, żeby też mieć paru tych zawodników, których naprawdę cenię. E, no więc mamy szczęsnego, jednego z moich ulubionych ogólnie piłkarzy. E, jest William Saliba. Dumfries, Spina Sola. Uważam, że to są bardzo ciekawe boki obrony, bardzo fizyczne pod względem wzrostu, e, bo Spina. E, jeszcze sobie to sprawdzę, czy to jest tak, jak ja myślę. E, Spinacola ma 1,86 m. No to już jest wyższym niż niższym zawodnikiem, tak? E, więc tu mamy wszystko. E, środek pomocy jest moim zdaniem mega wszechstronny, mega ciekawy. Podoba mi się ten skład. Najmniej mi się w nim podoba saka ale może to jest ten rok, kiedy saka rzeczywiście będzie sensowną kartą, e, bo. No bo nie widzę tutaj też zawodnika lub zawodniczki, którzy sensownie by nam to jakoś zastąpili, e, no jest oczywiście Quadrado, ale Quadrado ja jakoś nie umiem traktować jako opcji stricte ofensywnej, e, a też te propozycje tutaj e, nie są jakieś mega, no oczywiście Rodrigo się proponuje, no ale Rodrigo nam tu nie pasuje, swoją drogą skład z La Liga w tym roku... Uff. To będzie naprawdę coś, e, więc zostaniemy sobie z tym bukajko. E, na pewno łatwiej zejść, e, można tanio na przykład do Politano z, zamiast bukajo i tak dalej, ale tak, to jest, to jest taki składik, który ja uważam, że jest naprawdę fajny. E, dajcie znać, co sądzicie. E, to jest taki mój, taki, taki, taki mój składzik, który bym sobie zrobił. A co? A czemu nie? Podoba mi się. Taki bym sobie, z... na tym bym już końce wydał. Dajcie znać, e, na jakie karty wyczekacie, kogo chcielibyście w swoim składzie zobaczyć.